A dziś mapa finalistów programu Soul for Tomorrow zaprowadziła nas do Rybnika, a dokładnie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku. To tutaj czeka na mnie fantastyczna ekipa przygotowująca projekt z dziedziny klimatu. Zobaczmy, kim są. Ja jestem Marek, a moją pasją jest lotnictwo. Ja jestem Tomek, a moją pasją jest jazda na rowerze. Jestem Filip, moją pasją jest tworzenie muzyki. Jestem Kamil, a moją pasją jest piłka nożna. Tworzymy prototyp osprzętu do drona, którego zadaniem będzie sadzenie roślin na hałdach. Wierzymy, że dzięki połączeniu przyrody z technologią jesteśmy w stanie rozwiązać duży problem naszych okolic. Udział w programie Soul for Tomorrow nauczył mnie lepszego organizowania się. Pomógł mi poszerzyć swoje horyzonty. Dał mi większą pewność siebie, a także to, że moje działania mają znaczenie. Dał mi szansę wykorzystać moje możliwości w realnym projekcie. Programy takie jak Soul for Tomorrow dają możliwość realnego kontaktu z profesjonalistami, ekspertami w różnych dziedzinach. Także pomagają zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie, która przydaje się nie tylko w projekcie, ale także i w codziennym życiu. No i poznaliśmy ekipę z Rybnika. Trzymamy za nich kciuki.